Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 13 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do Niego: pójdź za Mną. Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w Jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują ją lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzisiaj jedna rzecz w tej Ewangelii mnie ujmuje. Tam, gdzie słyszymy zdanie pójdź za Mną, które Pan Jezus mówi do Mateusza, to ono po grecku brzmi: zostań moim towarzyszem, stałym towarzyszem. Jezus prosi Mateusza, żeby towarzyszył mu. Bycie z Jezusem polega na towarzyszeniu mu. To oznacza, że On towarzyszy nam w naszym życiu. Chodzi o to, żeby żyć w takiej świadomości, że Bóg mi we wszystkim towarzyszy. Żyjmy na co dzień w towarzystwie Jezusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.